Siema. Chyba możemy powoli zaczynać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Trochę się w ustawieniach pozmieniało, więc jak coś, to dajcie znać. Cześć. To wtedy będziemy myśleć, co by tutaj poprawić. Cześć. Już zaczynamy w sumie. Tylko odpalę jeszcze płotność do teleportowania się. Loguj się. Muszę ten śnieg wyłączyć, bo tak daje po oczach. Na dzisiaj w sumie hydry będziemy latać. Planuję przynajmniej 5 hydr zrobić. To będzie takie założenie, ale postaram się zrobić więcej, no nie wiem, z 10. Za jakiś czas pewnie będę już ubierać mentala, jakąś tam matową alchemię nawet włożę, żeby już nim tam latać, jak pić i tak dalej. O, widzę, że tutaj kończą się dłonie przebicia, więc chyba trzeba będzie kilka blasków otworzyć tutaj. Więc no chyba na tym mentalu ogarnę jakąś alchemię podstawową i będziemy już go ekspić do 120. Za jakiś czas. 15. Nie wiem, ile te 15 hydr mi zajmie. Czekajcie, mam marmury. O, skończył się marmur. Dziki pies, dziki pies. Ile tu rangi jest? 13k, dobra. Alchemia jest, jest. Na razie nie mam czym. Chyba że ninja, no na ninja mam kuna ogień, to można by próbować, ale nie na tym streamie, bo jeszcze nie ogarnąłem tego, jak to działa, nie? Może jutro coś ogarnę. Jeszcze nie wiem do końca, o co z tym chodzi. Wczoraj miał być stream, ale w końcu go nie było, bo musiałem przywrócić ustawienia fabryczne na kompie. Miałem małe problemy z dyskiem, więc o dzisiaj jeszcze stream miał być trochę wcześniej, ale jeszcze musiałem ustawić kilka rzeczy. Dobra, na sługę może wejdziemy. To tutaj na auto. Dobra. Cześć. Tutaj wszystko dobrze widać, chyba wszystko dobrze jest. Dobra. A nie, nie w tą stronę. Muszę się rozgrzać na tych hydrach trochę. Co prawda dwie hydry dzisiaj zrobiłem, ale to średnio idzie. Możliwe, że w tym tygodniu na mentalu skończę już notatki, więc zacznę już oddawać klejnoty. No i co, przejście na mentala coraz bliżej. Tylko póki co muszę dużo tych hydr jeszcze polatać, bo alchemię trzeba kupić, jakieś tam eku, miecz muszę kupić. Tam 350 won mi zostało jeszcze, żeby za niego zapłacić. Więc no, trochę to zajmie. I
A tą alchemię to nie wiem, ze 100 wonów chyba wystarczy, powinno wystarczyć i tak nie będę całej perf kupować zapewne, tylko rubin perf na pewno będzie. Onyx, no to na razie się matówkę włoży, blok szycie unik. A to tam jeszcze diament, no to nie wiem, chyba tylko odporność. Póki co, albo nie wiem, nie wiem po ile perfy teraz chodzą. Ja Dave mam. To tam jeszcze trzeba kupić szafir do miksu, granat też do miksu, więc pomyślę, że tak ilu w 60 wonach to się zamknę z tym, z tą alchemią. Ale słaba jakość, kurczę. To nie mówicie, że... 720p tylko jest. Muszę coś z tym zrobić. Słabo to chyba widać, nie? Czekajcie. No słabo, słabo. Nie wiem, czy tylko u mnie jest dostępna taka jakość, czy wy możecie normalnie 1080 oglądać? Bo nie wiem. Zobaczmy. Nadal coś jest nie tak. Katy poleciały. No to nawet nieźle. Dobra. To można wywalić. Obie ninja są na wybornych rubinach. Jedna ma średnie odporność, a druga średnie obrona. I obie ninja mają znakomite diamenty z odpornością na umy.
Diamenty w sumie mógłbym wymienić tam, to jest koszt, nie wiem, 300-350 bonów bez wartości, bo na polimorfii nie działa wartość ataku. Rubina. W ekwipunku też zresztą nie działa. Tak jak masz na przykład w zbroi, czy też w 6-7 bonie. Nie, to tutaj oszczędzam marmur. Wartość ataku działa tylko w szarfie oraz w broni. Jeżeli bijesz z polimorfii, nie? Bo jakbym chciał bić z buta sztyletami, no to musiałbym mieć już rubin średnią wartość. Bez wartości, no to tak trochę lipa. Jest 20 sekund? Nie, 30. Dobra, 20. Trzeba już logować tą drugą ninja. Chyba tutaj do połowy. Chyba, że tutaj będę zmieniać postać na tej ninży, żeby trochę te dłonie życia zaoszczędzić. I zaraz będę musiał iść na rynek i kupić, nie wiem, 200 blasków, czy nawet więcej. Sztywna ninja. A! Błona na autowach. Tutaj zajmuję się czatem i niezbyt zwracam uwagę na tą postać na autowach. Ale już działam. Jak to ta sama? A rzeczywiście. Kurde. Dzięki. Ja. Dobra, ja muszę to zaraz zmienić, tylko. Ja nie mogę. A zmieniałem to przecież. Dobra, teraz to się zmieni. Stawię na spację. Blokuję spację na hydrze i to się zmieni zaraz. Powiesz, żebym najpierw zbił hydrę. Dobra. Dziadu, 5 złotych. O, na dzięki, dobry początek. Dzięki wielkie. Właśnie zmieniłem pośrednika, tam jak mi kilka osób pisało przedwczoraj i przedprzedwczoraj, bo tam było mało możliwości płatności, więc dzisiaj zmieniłem tego pośrednika. Dzięki wielkie. Jeszcze włączę zaraz jedną opcję, bo kilka opcji jest poukrywane, bo to będzie na następnych streamach, niektóre opcje będą włączone. O, dobra, trzeba wlecieć w marmur.
Dobra, jeszcze jedna hydra. Ciekawe, po ile stoją szkaty teraz, bo dzisiaj nie sprawdzałem, a te ceny tak się szybko zmieniają, że za chwilę inna cena szkat jest. Cześć, na razie nie. Na razie tego nie dropię. Muszę ogarnąć alchemię na mentala, przynajmniej matową, żeby iść do lasu czy tam na szczelinę to wydropić. 29. No to git cena nawet. Omdliło dwie postaci. Dawaj, dawaj. 10%. Ok. No to wystawię później za te 29, nie wiem, 800, żeby też po najniższej cenie nie wystawiać, bo to i tak zejdzie. Hydra ucieknie, bo nie mam kasy, wiesz. A tyle kasy muszę zarobić, że głowa mała. A to i tak trwa jeszcze 2 dni. To jutro bądź pojutrze wydropię na mentala. Chyba, że ninja postawi po streamie na auto-owap i niech dropią to. Bo to chyba wpada od razu do eku, nie? O ile... o. O ile mnie pamięć nie myli. O, zmianka z B. Dobra. Pewnie znowu nic w łuk nie wejdzie, więc... O kurczę. Ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy nie da więcej łuk. No my tak. Masz rację. Wydaje mi się, że łuk, bo pamiętam, jaki ja miałem przeskok duży. Chociaż ja od razu wkładałem wyborny rubin, więc też nie wiem, jak wychodzi ten przeskok między matówką a znakomitym. Ale pamiętam, że jak zmieniłem ten łuk z 8 na 9, to przeskok był bardzo duży. Tam się zdziwiłem. Aha, na tej zasadzie. Dobra, to pobiję trochę hydr i potem polecę podropić trochę do lasu. Dobra, ja muszę iść po coś do picia, to będę musiał odejść na chwilę. Tylko wrócę do miasta, rozłączę PT, ustawię wam tutaj na streamie tak jak powinno być z tymi oknami, bo no przechwytuję tylko jedną ninja na dwa okna, a tak no nie powinno być. To wiem. Fajnie, że ostatnio tytankę kupiłem. Chociaż... Ciekawe, co tam będzie potrzeba na ulepszanie. Dobra, zmienię tutaj na chwilę postać. Dobra, czyli to jest ta ninja. Jest tak, ta musi być... Przełączę na kalkulator. Nie, to nie ta. To ta. Czekaj. O co chodzi? O. Dobra. To ja na chwilę się wyciszę i zaraz wracam.
Dobra, już jestem. No to wracamy na hydrę. Dobra, trzeba dołączyć do potetyk. Dobra, tutaj zmienimy postać. Te dłonie szycia są ważniejsze od tego marmura. Cześć. Dobra, teraz wszystko widać chyba. A dobrze, mam dwa buffy teraz. Mam smoka i healera. Jeszcze Lican będzie do Indygo. Ale to przy okazji ekspienia mentala będziemy ekspić jeszcze Witka. No ja tutaj biję na jednej postaci 34-35, a na drugiej tak 37-38. I czasem na przykład zdarza się tak, że nie zbiję hydry. Nawet nie wiadomo dlaczego. Ale to jedna tam, powiedzmy, 2 na 10 max. Chociaż nie zawsze, bo nie wiem, jakoś te hydry dziwnie się trafiają. Zazwyczaj to zbijam tak na 10%. Mental jeszcze lepszy. Bo na dalszych mapach moby rzucają tobą po całej mapie. Więc no, nie wiem jak ja bym tam smokiem expił, to znaczy expił w dropie bardziej. W sumie próbowałem tam wupekiem dropić i jeżeli chodzi o taką, nie chodzi tam o ekwipunek, tylko bardziej o to jak to wyglądało, nie? O wygodę dropienia. Myślę, że to prawda, mental będzie mieć dużo, no, niższe DMG od takiego WPK 3 budziaka, ale też znajdzie jakąś mapę dla siebie, nie? No. Na przykład w tej nowej grocie moby też przewracają na tym największym spocie. Jest tam, no, ludzie ekspią na wierzchowcach, żeby ich nie przewracało. A takiego mentala, no, mam nadzieję, że będę mógł postawić sobie na alpowach i niech sobie dropi, XP.
Tu na pierwszej mapie sporo one biją. Tam trzeba dużo na blok, dużo na unik. W sumie, co tam działa? Blok, unik, magia, umy na te magii. Bo to jest mniej potrzebne, bardziej ten blok, unik. Na uczniki, na magii w sumie też działa unik. Bo one tak jakby też strzelają. Więc to są dosyć ważne bony. A jak z alchemią to wygląda? Czyli na mrok nie masz. Wiadomo, przydałby ci się jakiś talik typu obrona. 20 lud, 20 mrok, bądź najlepiej 25. No ale ciężko takie taliki, nie? Buffa oczywiście masz, nie? No to też lipo, bo tak zmieniać. Bo tam działają dwa żywioły, więc... Cześć. To jest nowy boss. Tam dropić takie... Jak to się nazywało? Coś leci z mobów w każdym razie. Straszyłem się, że padnę. No, buff tam bardzo dużo daje. Trzeba dropić takie, jak to się nazywało, palone coś tam, żeby wejść na tego nowego bossa. Na którym lecą ulepy na tarczę nową, do wytworzenia jej. No to też dojdzie ci DMG, no ale lepiej stać nie będziesz, nie? No Bóg tam bardzo dużo daje. Więc polecam ci najpierw wyekspić tego buffa. Chyba kamyki trzeba zebrać. Siema. Dobra, tego nie potrzebujemy. Dobra, 15 szkat, czyli to była trzecia hydra. A i tak będę latać pewnie. Cześć. Nie, dzięki, ostatnio sprzedałem swoje kozaki, bo nie potrzebowałem ich.
więc no nie szukam kozaków. Nie mam pojęcia. Dobra, tutaj odmienił postać. A dzięki, dzięki. Dwadzieścia sekund, jeszcze 10. Może przy okazji zobaczę, o ile są blaski na rynku. Bo jednak będę musiał, dzięki za subskrypcję, będę musiał wydropić te dłonie życia zaraz. Tu mam tylko 6 sztuk. Mam tu ataką. Złapało królową i niech ją tam bije. Chyba mentala mam na rynku, to teraz zobaczę. Tam widziałem, że ktoś po 3,5 sprzedawał te blaski. A nie wiem, może coś taniej się uda znaleźć. A właśnie, bo wam nie mówiłem. Otworzyłem szkaty na tych obu ninjach. Na jednej wydrobiłem pierścionek za drugą szkatą na streamie, a na drugiej poleciał mi pierścionek chyba 6 szkatułek, więc 5, więc dziś, no tym razem poszczęściło się. Ostatnio 230 szkat, 232 chyba szkaty musiałem otworzyć na dwa pierścionki. No chyba nadal metki. No to zarabiać, no. Robić alchemię. O metkach nie wiem. Nie wiem jak zarobisz. Ewentualnie jak jakieś aury polecą. Ewentualnie możesz wyekspić sobie kilka postaci i kopać. Przetopy może nie są jakieś drogie, ale zawsze ludzie to kupią, bo... No jednak, cóż chyba to się na melejkach, na hydrach, też jak ludzie ekspią, robią na mapach, no to... Te przetopy zawsze schodzą, nie? Cześć, Zawiro. No, możesz zrobić tak jak Arab napisał. No na tym levelu, no tu najwięcej zarobić na tych korach, nie?
Ewentualnie możesz przy okazji kopać przetopy. O, tu ładnie. Ładnie ci idzie na tych pniakach. Ja kiedyś dropiłem na tych drzewach, co one stoją w miejscu. Że tak to byłem. Fajnie tam się dropiło. One dosyć szybko się respią, więc praktycznie cały czas moby są. Ale tutaj stawkę tutaj. No w Redlesie no to raczej nie na tym levelu, ale M2, jakbyś zrobił sobie postaci 30-35 level jakoś tak i odłamki tam dropił. Na tym levelu nie ma aż tylu zarobków. Czekajcie, czy ja mam? A, dobra. Ja muszę zrobić dosyć ważną rzecz. Ustawienia czatu. System wiadomość. Dobra. Już wołaj wyłączona. Ja zazwyczaj na ninjach wyłączam wołaj, bo czasem na czacie. O, kolejna zmianka z B. Czasem na czacie się takie głupoty pojawiają, że wolę tego nie widzieć. Cześć, tak, dropiłem. Tam chyba na tej drugiej ninży z 5 czy z 6 szkatułek poleciał. Więc tym razem poleciał z 8 chyba, 2 pierścionki, więc dziś, no tym razem się poszczęściło. Chociaż można powiedzieć, że oddało za ostatni raz. Wtedy poszło 230 szkat, żeby wydropić 2 pierścionki. Piosenki ci się pomyliły. Kamyki potrzeba. No 230 szkat to jest ponad 25 wonów, więc... Ale to chyba niecałe sporo szkat otworzyłeś, nie? 80? 70 jakoś? Tak co nowo by wychodziło. A to jakieś dania tutaj są. Biłem się bawić z graczami. No, ninja, dawaj. O. Już myślałem, że się zetnie. Thank you.
Ciekawe, czy dużo osób jest w lesie, bym zobaczył, czy te rzeczy na nowego bossa lecą tak w miarę. Postawię na auto, akurat tam mam dwie rękawiczki wykupione, znaczy dwie. Mam CSI 3-godzinną, więc może jakoś to będzie lecieć. Zobaczymy. Jakieś sztylety mam jeszcze. Dałoby się jakąś tarczę wytworzyć, tą nową. Powiedzmy z odpornością na obrażenia, bo coś takiego by mi się na pewno przydało. Nie wiem, jakie inne bony można tutaj wbić. Nie oglądałem zbytnio tego filmu z aktualizacji. Wiem, że te bony są losowe. Wbudowane. Co tam może wbić, to nie wiem. No to tak szkoda, trzeba mieć szczęście po prostu. Bie tam bie. Dobra. This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down. We gon' have a blast. Druga hydra. Odpalę tu ryby na wszelki wypadek. Jeszcze 6 minut. Tu na niecałą hydrę. Następną wystarczy. Chociaż jak się pośpieszy, to może. Okej, zaraz pokażę. No ja biję tak jedną ninją. Trzydzieści pięć.
tutaj bije do 41 nawet. DMG też się trochę pozmieniało na tych ninjach, bo podmieniałem ekwipunki, na przykład łuki podmieniałem, więc to też bije na przykład tą ninją więcej niż wcześniej, tą drugą bije no trochę mniej. No ale tak ponad 70k trzeba bić. Myślę, że bezpieczne to jest takie 75 takiego. A to chyba jest ograniczenie levelowe, tak mi się wydaje. To nie leci przypadkiem od 90 levela? Bo chyba wejście na ten dungeon nowy, na tego bossa jest na mapie 9.0. Więc wydaje mi się, że to od 90 leci, jeżeli nie masz na mentala. Kurczę, podniosłem pierścień. Mentala ubieram pod Yoharę i no, trzeba tam dużo władować, nawet bardzo dużo. To nie wiem, ja jeszcze tego nie dropiłem. Może nie wiem, jakąś misję trzeba odebrać u kogoś tam czy co. Tak, ninja jest najlepsza pod tego typu rzeczy. Klikniemy tą miksturkę. Ile tu zostało? 6 minut. To znaczy mental będzie tylko na Yoharę. Te postaci nie są. Te ninja nie są pod Yoharę. Ale ogólnie czempiony się przydadzą, bo mogą robić zasłupy na przykład na Serpent Queen, czy też na Alastorha kiedyś, więc no trochę tych postaci trzeba mieć. Ja teraz mam ninja, dwóch szamanów, kogo tam jeszcze? Będzie Likan z czempionem, będzie ten mental, jeszcze mam jednego buffa, smoka. On to 5 postaci, więc... A powiem ci, że... Raczej z szamanów nic nie będzie. Aktualnie robią po prostu zabuchy. Po prostu wszedłem na dalsze mapy i doszedłem do wniosku, że nie ma sensu tam iść szamanem. Tak, ja gram sam na kontach. To znaczy wiadomo, no w gildii gramy, ale raczej no tak, żeby bić melejki hydry, no to sam latam. No już szamanów wyprzedałem, więc to znaczy eku już tam nie ma, nie? Tak, studiuję. Dobra, nie ma sensu chyba już lecieć tej hydry na tym marmurze. Polecę teraz do lasu. Zobaczę, jak tam leci to. Zobaczymy, może coś wydropię, tylko 4 minuty. Dobra, lognę na H1. Czekajcie, ja tutaj pozmieniam na chwilę. O. Dobrze, chyba że
Chyba, że wkryjemy to. To rozciągniemy. Dobra, przyłączymy po prostu tutaj. Niech będzie tak. Tutaj jeszcze nie dodałem tych chociażby celu, donate'ów, czatu, ani nic. Po prostu tak, czysty ekran. Ja sprzedaję. Sprzedaję szkaty. No, normalnie, wiesz, jest czas na szkołę i jest czas na metka, nie? Muszę bić dwiema ninjami hydrę, bo albo masz bardzo mocną jedną ninję, powiedzmy z talizmanem plus 200 i zbijasz hydrę jedną ninją, albo bijesz na dwie ninje. Tak to wygląda. Ja nie mam talizmanu plus 200 i raczej nawet jeżeli bym sprzedał eku z tamtej drugiej ninży alchemię, no to no bym nie wbił tego talika za to, nie? Więc nawet nie, lepiej o tym nie myśleć, nie? Dobra, ja może polecę na H1. Może znajdzie się ktoś, kto mnie tutaj ubije. Chętnie bym padł. tutaj mam plus 4. To nie jest akurat mój talik, bo mój talik ma koleżanka. W sumie mój talik też jest plus 4. O, dzięki. Napiszę. Dzięki. Nie widziałem, że aż tak szybko. Dobra. A na drugiej ninży jest talizman plus 7. Tam jest 3 defa i 25 lud. To znaczy ninja plus Void też można bić. Ninja plus Wupek też można bić. Ale ninja plus ninja, no to jest najlepsze. Dobra, mieszamy może. Mam tutaj zmianki z B. Dobra, można chyba już polecieć na H2, żeby mnie nie zabijał ten typ. Już wystarczy. O, zamknąłem mentala. Fajnie, fajnie. Z matową alchemią zbijesz hydrę? Z matową to raczej nie, już nie. Kiedyś sam zbijałem na matowej alchemii, ale po zmianach nie ma opcji. Chociaż jak śmigały ninja 90 level na turbochmurze bez EQ, bez alchemii, to zbijały na spokojnie, ale tak żebyś normalnie chciał zbić na matowej, no to nie ma opcji. Nie, otwieram szkatułki. Są takie srebrne szkatułki, ok. Za 300 punktów teraz one są, bo zmienili. Wcześniej były za 250 punktów. I są dwa rodzaje tych za 300 punktów. Jedna jest właśnie z tymi pierścionkami. I druga jest z kamieniami, z magicznymi kamieniami. I te z magicznymi kamieniami mają w opisie dopisane, że możesz wydropić sklepik premium na jeden dzień. No to te bez tego sklepika musisz otwierać. Dobra, moc smoczego, tu przy okazji odłamki może zrobimy. Mam w depo łuk, no to od razu się tymi zmiankami z B zamiesza. Tą zmiankę przydałoby się w bransoletkę na mentalu ładować.
Spoko. To są właśnie takie odpały, które można odrobić w grze z eventów, nie? Więc to akurat jest fajne. Dobra, trudności średnich. Jakby takie 40 siadło, to i tak bym był zadowolony. No prawie, 23 i 6. No, pechowy łuk po prostu. Szarfy w ogóle do wywalenia. Jedna szarfa tutaj to jest 23%. Tutaj jest Zodiak plus 7. Na drugiej ninji jest Zodiak plus 8 w 21 czy w 22, już nie pamiętam. No szarfy są do wymiany. Mam już przygotowany łuk. 37 średnie 3 kryta do szarfy typowo. Mam też szarfę 24. No, wolałbym do 25 już to wrzucać. Jakąś porządną szarfę bym chciał zrobić. Ale na razie są inne wydatki i nie chce mi się zbytnio wydawać kasy, by ulepszać ten łuk, nie? Mogę. Tutaj mam łuk 38, 10 kryta, 5 metki, 20 lodu. Możliwe, że te łuki będą wkładane też do szarf, ale wtedy musiałbym albo kupić lepszy łuk na te ninja, albo bym musiał zrobić ninja pod sztylety. Więc na razie te łuki zostają na ninjach. Te sztylety akurat nie są moje, bo to od kolegi pożyczyłem, bo on nie gra na razie. Kaptur Dragona, czyli na umy 15 ogień typowo popnelej. Ubranie, zasadzki. Tutaj pod hybrę no to 2 khp, pod melej 15 ogień. Trucie też się przydaje w ekwipunku. Pasek 9. Talik lodu, 25 lód po prostu. Ogniste buty, 8. HP plus krytyk, no i jakieś 5 omdlenia. Co my tu dalej mamy? Bransa z łez, 1,5 k, 15 ogień, 5 do peżeta. Tytanka, NNO 12 z ręki. Szmaragdy, 8, 20 przedmioty. No i trucie też, wiadomo, no przydaje się na melejce. I naszyjnik bez kryta, 2 khp, 5 omdlenia, 7 metki. Na melej mam tak czy siak 100% kryta, więc nie potrzebuję tam 10 kryta w naszyjniku. No ale na hydrę by się przydało taki naszyjnik, więc będę musiał to kupić taki. Dobra, zamieszamy bransoletkę. Po co ulepszam? Chodzi o to, że ja nie zawsze zbijam tą hydrę. Hydra to jest dosyć dziwny dungeon i były takie dni, że na przykład raz zbiłem hydrę na 20%, a następnym razem po prostu hydry nie zbiłem, nie wiem nawet dlaczego. Teraz też zbijam na 10%, czasem zbijam na 5%, czasem nie zbijam w ogóle, nie? Więc nie wiem, to jest bardzo dziwne. Dobra, może coś ciekawego tym razem wejdzie. Syf, jak zwykle. No myślę, że od początku chciałem tą ninja przerobić po odbicie z guta, ale wolę mentala teraz ulepszyć, nie? To na razie zdejmę to. Muszę na chwilę odejść, zaraz będę. Okej, już jestem. No to polecimy chyba do lasu, bo tutaj nie mam aż takiego ekwipunku, żeby
W lesie raczej dam radę bez jakiejś większej ilości na wiatr. Chociaż brązo by się przydała na wiatr może. Dobra, najwyżej będziemy walczyć o przeżycie. Rękawiczki jakieś mam. Może przy okazji wydropię kilka. Czy jakieś miejsce w eku zrobię. Zależy na które mapy. Ogólnie to wupek. Ewentualnie bodziak, ale na bodziaku musisz mieć bardzo dobry ekwipunek. Dobra. Zareaguję tego mentala, przerzucę takie rzeczy, które mogę przerzucić. A szkatę hedry w sumie. W sumie wrzucę na niego. Na WP-ku nie musisz mieć aż tak dobrej alchemii i eku w porównaniu do Bodego na przykład, czy mentala. Jakaś szkata z melej tutaj jeszcze została. Wracając do tych szkat hydry, to póki co nie otwieram, bo no, szkaty są w cenie i bardziej się opłaca to wystawić według mnie. Chociaż są osoby, które cały czas otwierają. Jak szkatułki były po 20 kk, bo boty śmigały na hydrę, no to wtedy opłacało się otwierać, ale teraz, zwłaszcza z moim szczęściem, to myślę, że lepiej mieć te pewne 29 kk za szkatę. A to czekaj. Chory, 10 zł. Pozdrawiam dzięki. Z karetki, karetka pogotowia. A co to się stało? Dobra, czekajcie, ja może to po prostu tutaj trochę zmienię, bo tam nie dodawałem jeszcze tych znajdów i tak dalej. No się ma. Jakby jeszcze na to stoisz? No tak po 21 myślę, że rozegram ci te karty. Zaczyna być ciężko. A co? Zostało mi tak na godzinę, półtora. Dobra, to robię. To jak coś tym namysku napisz, dobra? Dobra. On to te samo co Frytka, nie? To jest moja ninja. Okej. Okay. Tutaj znaczy, że pikłeś, bym się jakby nie... To, dobra. Miłego. No, na razie. Dobra, może będzie dobrze, czekajcie. Jest tutaj. Wszystko jest wyżej. Dobra. Teraz powinno być dobrze. A, w pracy, dobra. Myślałem, że te... Że ty strażakiem jesteś. Czy w straży pożarnej pracujesz? Coś tak pamiętałem. Chociaż potem jak pisaliśmy na Discordzie, to pisałeś właśnie o szpitalu jakimś. Też. O. Kupimy kilka potek jeszcze, można wywalić. Cześć. Jeżeli chodzi o dalsze mapy, o Joharę, Likan, wydaje mi się, że nie. Znaczy, Likan jest dobry z wierzchowca, ale... Tak, żeby bić z buta, to ja wiem. Ale syf mam w taku. Mam jakiś pierścionek jeszcze? Jest, dobra. Zobaczmy.
No właśnie lecę, tylko nie wiem, czy to trzeba jakąś nową, czy to trzeba jakąś misję? Ryzyko. Pytanie. Słuchajcie. Ale dostaję. O kurde. Co to się stało? Chyba trochę za mało na wiatr. Dobra, włączę alchemię i zobaczymy. Ile mnie biją. Łe. Sporo mnie biją. Ale to trzeba jakąś misję odznaczyć? Tam jedna osoba pisała, że... Jedna osoba pisała, że... No, nie dropią jej. To nie wiem, czy trzeba coś odkliknąć, czy co? Studia. Na Zodiaka Likon jest nawet fajny. Malej Hydra... O, tak średnia. To znaczy, co robię na studiach, czy co robię teraz? O! O! Tu zdążyłem. Dobra. Ale fart. Miana trupi w płomieni. Czarny list. Po co to jest, to ja nie mam pojęcia. Ale dobra. Okej. W takim razie. Kierunek. Informatyka. Programowanie. Teraz. O, chyba nie znajdę miejsca wolnego. Ile osób? O kurczę. I tyle osób gra na PL-u? A to z Hydry musiało mi polecieć w takim razie. Nieźle. Miałem kiedyś propozycję. I postawić priwa, ale jeżeli ktoś pisze o postawienie priwa do osoby, która ma w tamtym, na tamten moment 500 subskrypcji, to raczej trzeba się zastanowić, czy to aby na pewno jest na serio. A nie, raczej nie będę stawiać. Nie chcę podpaść Gameforgerowi. Dobra, czekajcie, ja może kliknę. To pożleta powinno działać w miarę dobrze. Póki bije, to ninja żyje. A jak nie bije, to już nie. A, to ja mam wyłączony czat. I tak jeden. Nie wiem, może ogarnę jakiś kostium tutaj i... I po prostu postawię później na autowach. Nie, Sabal nie. Cześć, to na ulepy wymieniasz. Na przypustkę, na bossa.
Cześć. To jest nowa tarcza. To jest nowa część ekwipunku. Wartość też działa. Bo tam wkładasz broń, a wartość z broni działa, więc wartość z broni i z szarfy działają. Tylko nie działa, jak na przykład byś wbił do zbroi, jakbyś miał w rubinie, jakbyś miał w szóstym, siódmym bonie w ekwipunku, no to nie działa. Ale w broni i w szarfie działa wartość ataku. No ja właśnie chciałbym na taką tarczę z odpornością na średnie. To by było idealne pod grotę nową. Pytanie numer 10. Kościance wydaje mi się, że nie, chyba to nie działa. Kościanki, wartość ataku. Nawet nie wiem, co tam potrzeba. Nie wiem, gdzie jest w ogóle ten NPC. Chyba na mapie 9.0, nie? Mi się wydaje. O, kamień duchowy, ale fajny drop. Odłamki są. Nie widzę, żeby był jakiś nowy NPC na tej mapie 9.0. Cześć, ta tarcza może mieć odporność na umy, odporność na obrażenia. To są najciekawsze bonusy. Ale do końca jeszcze nie wiadomo. Masz portal na początku? Gdzie? Jeden. No to podjadę mentalem. Jakoś wam tutaj pokażę. Nie CH3, a jeden. Różnie. Ostatnio mi poszło chyba 8 szkat, a przedostatnio 230. Więc no. A rzeczywiście. Udaj się w zaświaty. Chcesz wejść, wymagane 3 czarne listy. Łe, to nie mam tego. Tutaj 33 13, ale to są sztylety kolegi. Żeby nie było. Rękawiczka jest? Rękawiczka, halo. Nie ma. Dobra. Lecimy dalej. Suknami nie można handlować, więc nawet nie ma jak ci dać ich.
O, już 5 mam. To mogę. Mogę już wejść na tą mapę, by wam pokazać. Dobra, jeszcze trochę wydropię. Może odłamki wydropię? Jeden kor jest już złożony. Wydropię odłamki i polecimy zobaczyć tą mapę. Bo to już będę mógł mieć te trzy czarne sukna. Czy jak to tam się nazywało? Czarne listy. Nie czarne sukno. Nie można wejść jeszcze? To nie pokażę. Czyli aktualizacja jeszcze w wersji demo. Okej. Dobra, to na razie będziemy dropić po prostu to. Tu jest jakiś opis tego? Chyba nie. Aha. No dobra. W takim razie. Dobrze, wiesz, zawirowany. 3 złote. Cześć, dzięki, powiesz dzięki. Mi co mam zrobić, jak najdaję rady wejść na Rogala po 3 latach na Matrixie? Próbowałem wszystkiego, a teraz siedzę załamany. Pogadaj z Zurisem, może zrobicie we dwóch. Dzięki, Zawiro. Dobrze wiesz, Kamil, że na forum nie potrafię się odnaleźć. Albo kolejne 3 lata Matrixa. Ale odłamku wsypnęło. Rękawiczka. Ale podnoszą ludzie, podnoszą. Niedawno dropiłem te rękawiczki, a znowu ich brakuje. Chyba, że... Nie wiem, czy nie przerzuciłem ich na drugą postać. Będę musiał zobaczyć. Tak, za chwilę pokażę. Może mieć odporność na umiejętności. I może mieć odporność na hity. To są takie dwa... ciekawszych bonusów. Więc no tak to też nie do końca, nie wiadomo do końca, bo to są losowe bony i mogą wejść naprawdę no różne rzeczy. Dobra, więc z ekwipunku chyba będę musiał ekwipunek wrzucić do opisu. Dobra, więc łuk 38, 10 kryta. Zawirowany. 3 złote. Pozdro. O, pozdrawiam. Dzięki. Dobra, więc ubranie. 2 KHP, 15 ogień, 10 wiatr. 2 trucia, 20 wartości. No, ale wiadomo, ta wartość na polinii działa, więc... no na przykład to trucie na melejce się przydaje na bossach. Hełm, 2 krwawienia, 15 ogień na umy, tarcza NNO 12 z ręki, branza 1,5 KHP, 15 ogień, 5 do peżeta, 1 trucie. Do tego trucia trochę się uzbierało, tak po 1, po 2% wchodziło to zawsze coś. Dobra, chyba metki się skończyły już tutaj.
Pasek na mowy 9, ogniste buty, 1 KHP 10 kryta, 5 omdlenia. Naszyjnik bez kryta, 2 KHP 5 omdlenia, 7 metki. Dzięki temu, że mam łuk 10 kryta, to na melejce bez problemu wyciągam ponad 100 kryta, więc no nie potrzebuję akurat na melej tego kryta. No ale na hydrze by się przydał ten naszyjnik, więc muszę dokupić zapewne. No i szmaragdy, tutaj 20 przedmioty, no i jeden trucie. Co tam jeszcze? Talik 25 lód plus 4. Szarfa to jest z jakim 7 do wymiany. Czekajcie, ja to wybiję, bo zaraz padnę. No i alchemia, no to średnie def, rubin wyborny, znakomity diament, odporność na umy, znakomity onyx, blok kryt, granat matowy, tyle żeby był, kafir też żeby był, jadeit, perzet do perzet i odzysk, takie jadeity lubię wkładać na postaci, bo no nie potrzebuję aż tylu HP, a ten odzysk zawsze się przydaje. Cześć Zuris, cześć Hannigol. Dobra, jest rękawiczka. No, który ledwo stoi przy metkach w lesie. Dobra, pelki jeszcze są. Rzeczywiście, koks. Ciekawe, czy zostały jeszcze jakieś metki. Chyba muszę zmienić CPH tutaj. Kostiumy, no to po prostu 15 ogień. Góra, dół 15 ogień na melee, no i nakładka 10 krytyka. Żeby było tego kryta jak najwięcej. Znaczy, jak nie miałbym nakładki, ale miałbym za to 10 kryta w naszyjniku, to bym miał 100% kryta i nie musiałbym kupować nakładki akurat na tą postać. Chyba, żebym chciał latać na hydry, no to wiadomo, im więcej kryta, tym lepiej. O, tutaj też ktoś zbił. O, jest metek, 120. O, boty się skończyły. Trzeba uzupełnić. Ej, czego nie klikasz pod? Dobra, wrzucę trochę pod do obu. Okej. Tak, melee jest dużo łatwiejsze niż hydra. Jednak mając 10 na wiatr peku, no plus jadeit, to rzeczywiście fajnie się tutaj bije. O, 9 już. Płomieni. Rękawica, peleryna. Wuzi. Można podnieść. Pedeków nie podnoszę, bo mam ich dosyć sporo. Odkładałem je, żeby mieć na mentala. Teraz ciężki alastor. Znaczy trudny alastor. To chyba no, najcięższy boss jest teraz. Tak, no. Na hydrę musisz mieć mocniejsze postaci, a na melee musisz mieć mocniejszy komputer. Taka jest zależność.
Robisz coś takiego, że... Odpalmy to. Że tak. Masz te karty. Jeżeli robisz do poziomu M1, czyli tylko w M1, to jak dostaniesz karty PM2, to po prostu klikasz zresetuj poziom misji. Możesz to zrobić raz dziennie. No i przyjmujesz po prostu kolejne od początku, nie? Od M1. On ma loot chyba? Tak, loot. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Wybiję to. To. No i na to samo wyszło, bo się zrespiły te patyczaki. Znaczy wiesz, ja na przykład latam i Melejkę i Hydrę, to jest dosyć wygodne. Ale jeżeli nie masz tych postaci, a stać cię na to, aby ubrać te postaci, żeby już zbijać Hydrę, no to możesz tak zrobić, no. A ile żyje ten kat? Nawet nie wiem, co na Dargerze się jako drugie rozwija, bo ja grałem Archerem. Chyba zasadzka, a potem wirujący? Nie wiem nawet. Ale chodzi ci z tą grafiką o streama, no to będę musiał jeszcze pozmieniać ustawienia, bo zmieniałem, po prostu przywracałem system na nowo i jeszcze nie wszystko ustawiłem, jeszcze przed streamem ustawiałem niektóre rzeczy, bo na przykład mikrofon mi nie działał, więc chodzi o jakość. Zobaczę na podglądzie. To chyba 720p jest. No, rzeczywiście strasznie słabo. Chodzi o jakąś metkę. A to przez mój program chyba. Zazwyczaj było chyba w 1080p na streamie. No to Hydra w takim razie, masz rację. No Hydra by była lepsza, dużo lepsza. Ale to i tak muszę zakończyć, musiałbym zakończyć streama i musiałbym na nowo odpalić, więc jestem po prostu na jutro coś pomajstruję, żeby to jakoś wyglądało lepiej. Bo teraz no widzę, że jest rozmazane. Kto to tu zbił? Boże, nie podniesie, bo tu rękawiczkę widziałem. A rękawica dla mnie, dobra. Nie trzeba się nawet martwić. Chyba i tak zaraz będę kończyć streama, więc no jutro się
to jutro będzie po prostu lepsza jakość. Rzeczywiście coś się poprzestawiało. Jest strasznie mały bitrate. Łe. Ale to w ogóle... Dobra, i tak będę jeszcze 5 minut pewnie streamować. I jutro myślę, że... Tutaj poza streamem już to naprawię. Bo tutaj widzę, że mam bitrate 2500, a wcześniej miałem chyba na 5000 ustawione, więc... Dobrze, człowiek na człowieku tu trafi. Cześć. Event Króla jest teraz na serwerze Lyncyrium, o ile mnie pamięć nie myli. U nas go nie ma, jak na razie. Nie wiem, czemu tak zrobili, no ale... Ale tak jest po prostu. Właśnie miałem. Zadziała, nie zadziała? Chyba nie działa. Dobra, będę musiał jedną rzecz naprawić. No, w sumie z bitrate'em to dwie rzeczy. Na streamie później. 2 minuty. A to wykorzystam tą rękawiczkę. Książki. Bezszelestny to na glebę, iskrzące, walnięcie. Walnięcie na mentalu mam na P, dobra. Iskrzące do wywalania, bo już Archera nie mam. No i odłamki już zrobione. Dobra, to my wracamy do M1. Zobaczmy, ile mam tych 12 tych płomieni. Myślę, że zostawię dzisiaj postać na autowach jeszcze, bądź jutro, niech sobie lata i to dropi, tylko muszę jakieś, nie wiem, kostiumy przerzucić, czy bransoletkę po prostu 15 na ogień przyłożyć i będzie sobie lecieć. A ja wam jeszcze pokażę, gdzie jest ten portal, bo nie pokazywałem, sam w sumie nie wiedziałem, on był praktycznie pod moim nosem, bo to jest tam, gdzie się wchodzi, na tej mapie, co się wchodzi na hydrę, więc... Więc ten portal jest już tutaj. O. I trzeba 3 czarne listy.
czyli trzy tutaj płomienie trzeba na wejście na mapę. To tutaj poleciało. Szkoda, że Rubin nie poleciał. O, trudno. Dobra, więc dzięki wam za obecność na streamie. Dzięki za wszystkie donaty jeszcze raz. No i widzimy się prawdopodobnie jutro. W podobnych godzinach, chyba że trochę później, po 19, po 20, jakoś tak. Więc na razie.